Całkiem niedawno, bo trochę ponad miesiąc temu, rozpoczął się najważniejszy turniej w piłce nożnej w Ameryce Południowej, Copa America. I turniej ten rozpoczął się modlitwą do Jezusa. Prowadzący wyrażał wdzięczność Jezusowi Chrystusowi za życie, za ochronę, za pokój. Cytował słowa Jezusa Chrystusa, że Jezus przyszedł na ziemię, aby owce miały życie i aby to życie było w obfitości, i wspominał o tym, że pełnia życia to życie w miłości i przebaczeniu, i takie życie jest możliwe, kiedy skupiamy się na osobie Boga. Prosił o błogosławieństwo Boga podczas Copa America dla drużyn, dla zawodników, dla ich rodzin, dla kibiców. W taki sposób rozpoczął się wielki turniej Ameryki Południowej, Copa America. Zresztą zobaczcie sami. We want to always thank God for the life, opportunities, protection, and peace He provides. Jesus said, I have come that they may have life and have it in all its fullness. A full life consists of love for each other, forgiveness towards each other, and unity with each other. This is possible when we focus on God, the source of life. God, we ask your blessing over the tournament, the nations represented, the teams, players, and families. May your peace, your protection be upon all. In Jesus' name, amen. Natomiast w ubiegły piątek w Europie, we Francji, w Paryżu miała miejsce ceremonia otwarcia innego wielkiego wydarzenia sportowego, to jest Igrzysk Olimpijskich. Jednym z elementów tejże ceremonii otwarcia była kpina z obrazu Leonarda da Vinci Ostatnia Wieczerza. Bądźmy szczerzy, tak naprawdę w tym wszystkim chodziło o kpinę, o wyszydzenie osoby Jezusa Chrystusa, chrześcijan i chrześcijaństwa. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Paryżu postanowili w ten sposób wyszydzić to, co jest ważne dla jakiejś 1/3 populacji tego świata. Czy to w jakiś sposób mnie obraziło? Chcę powiedzieć nie. Nie obrażają mnie rzeczy, które czynią ludzie bezbożni, bo ludzie bezbożni no, nie potrafią inaczej, jak wydawać czyny ciemności, pokazywać swoją bezbożność. To jest pewnego rodzaju naturalna rzecz. Jednakże to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to pewnego rodzaju fakt, nie tylko różnicy pomiędzy Ameryką a Europą, ale fakt, że żyjemy w świecie, który głosi bardzo mocno, wręcz krzyczy o tym, że chcemy tolerancji. Tolerancja, tolerancja, tolerancja to jest hasło tego świata, w którym żyjemy. I kochani, ten świat toleruje wszystko, ale nie toleruje Boga, a tym samym nie toleruje wyznawców Boga, wyznawców osoby Jezusa Chrystusa, nie toleruje chrześcijan. Innymi słowy, to, co chcę powiedzieć, że żyjemy w tolerancyjnym świecie nietolerującym Boga, żyjemy w świecie nietolerancyjnej tolerancji. I właśnie w tym świecie jesteśmy wezwani przez Jezusa Chrystusa, abyśmy w ten świat weszli, nie przyjmując wartości tego świata, ale przemienili ten świat mocą Ewangelii Jezusa Chrystusa. I to jest, moi drodzy, pewnego rodzaju refleksja, którą chciałbym z wami się podzielić. Jesteśmy wezwani, abyśmy właśnie w tym świecie, ciemnym świecie, właśnie takim, jaki go zobaczyliśmy podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, w świecie gotowym do szydzenia, kpiny z Jezusa Chrystusa, to właśnie w tym świecie jesteśmy wezwani, abyśmy wyszli do ludzi, będąc solą, będąc światłem i będąc miastem położonym na górze. Jednym słowem, jesteśmy wezwani do tego, abyśmy nie spędzili całego naszego życia tylko w solniczce, ponieważ przeznaczeniem soli jest opuszczenie solniczki. Tak samo przeznaczeniem chrześcijan jest nie tylko bycie w kościele, bycie w budynku, bycie na nabożeństwie w niedzielę, w środę czy w jakimkolwiek innym dniu tygodnia, ale
powołaniem, przeznaczeniem chrześcijan jest, abyśmy również z tego budynku wyszli i wyszli w ten świat, weszli w ten świat, nie przyjmując wartości tego świata, ale przemieniając ten świat tym skarbem, który mamy w naszych sercach, Ewangelią zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa, abyśmy byli solą, która wzbudza pragnienie w ludziach poznania osoby Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli światłem, który nie świeci tylko tam, gdzie już jest jasno, bo bardzo fajnie i przyjemnie jest świecić w kościele, gdzie są też inne światła i gdzie jest bardzo, bardzo jasno. Ale naszym przeznaczeniem jest, abyśmy byli światłem świecącym w ciemności, bo to jest przeznaczenie światła. Światłem w Kościele jest Jezus Chrystus. My jesteśmy wezwani przez Jezusa Chrystusa, abyśmy byli światłem w tym ciemnym świecie, wskazującym na to najpotężniejsze światło, jakim jest Jezus Chrystus. I wreszcie, abyśmy byli miastem położonym na górze, abyśmy byli ludźmi widocznymi, transparentnymi, nie uciekającymi przed ludźmi, przed tym światem, abyśmy nie byli w defensywie, ale abyśmy byli w ofensywie, abyśmy byli właśnie takim kościołem. Dietrich Bonhoeffer, jeden z bohaterów wiary, który również żył w bardzo nieciekawych czasach, ponieważ w nazistowskich Niemcach, kiedy Hitler wydawał owoc najciemniejszych myśli, owoc związania jego życia przez diabła, to właśnie w takim czasie Dietrich Bonhoeffer był świadkiem Jezusa Chrystusa i powiedział pewne szalenie ważne zdanie, że Kościół istnieje po to, aby być dla ludzi, którzy są poza Kościołem. I to jest właśnie nasze wezwanie, abyśmy byli takim właśnie Kościołem, takimi właśnie uczniami Jezusa Chrystusa w tym świecie, ciemnym świecie, w którym żyjemy. To jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do serca, kiedy zobaczyłem to, co wydarzyło się w Paryżu, ale też jest refleksja druga, to dzisiaj każdy może robić to, co chce, każdy ma wolną wolę i wielu jest takich, którzy poprzez swoją wolną wolę kierują ją, aby szydzić z Boga, aby kpić z Boga, aby obrażać Boga, aby uznawać Boga za nic. Jednak przyjdzie taki czas, że każdy człowiek stanie przed Trybunałem Jezusa Chrystusa. Przyjdzie taki czas, że każdy człowiek stanie przed Bogiem, niezależnie czy w Boga wierzy, czy w Niego nie wierzy. Niezależnie od tego, czy chce, czy nie chce z Bogiem się spotkać, każdy człowiek z Bogiem się spotka. A spotkać się z Bogiem bez osoby Jezusa Chrystusa, to spotkać się z ogniem pochłaniającym. I to jest pewnego rodzaju również esencja tych najbardziej znanych słów Biblii, słów Jezusa Chrystusa, że tak bardzo Bóg ukochał, umiłował ten świat, aby każdy mógł spotkać się z osobą Jezusa Chrystusa, którą tenże właśnie Bóg posłał na ten świat. Aby każdy, kto w Jezusa Chrystusa uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, nie spotkał się z sprawiedliwym i właściwym Bożym gniewem, potępieniem, Bożym sądem. Dzisiaj w palący sposób każdy potrzebuje osoby Jezusa Chrystusa. Dzisiaj możesz z Niego kpić, możesz z Niego szydzić, ale przyjdzie taki czas, że spotkasz się z Nim twarzą w twarz, a bez Jezusa spotkasz się z Bogiem, który w sprawiedliwy sposób objawi nad twoim życiem swój gniew. Dlatego dzisiaj wezwanie jest takie, aby być wybawionym od sprawiedliwego Bożego sądu, od sprawiedliwego Bożego gniewu, potrzebujemy przyjąć osobę Jezusa Chrystusa, Jego sprawiedliwość, Jego zbawienie, które On wyjednał dla nas na krzyżu na Golgocie. To jest to wezwanie, z którym jesteśmy
posłani przez Boga, abyśmy zanieśli to na ten świat. I będą tacy, którzy to poselstwo, tę dobrą nowinę przyjmą i zostaną zbawieni, ale będą też tacy, którzy ją odrzucą, wyśmieją, wyszydzą i będą potępieni. My jesteśmy wezwani, abyśmy byli wonią Jezusa Chrystusa ku zbawieniu dla tych, którzy się nawrócą i ku potępieniu dla tych, którzy tę Ewangelię odrzucą.